Witajcie, z tej strony Mczysław. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś innego niż tylko gry, a mianowicie serię karet do gry. Teraz już widzę, coraz mniej ludzie grają w karety, a ja tak sobie zbieram po trochu różne kolekcjonerskie talie. Widzicie, tutaj mam taką talię Alianci, II wojna światowa. Można ją tutaj obejrzeć. Kilka takich obrazków wystawiłem, ciekawych, żeby można było zerknąć. Przyznam, że lubię grać na przykład w tysiąca, w pokera, w Macao, w oczko czasami. A wy, może wy coś lubicie grać? Chętnie napiszcie, posłucham. Poczytam komentarze. Może ktoś z Was też zbiera talię kart i ma jakieś ciekawe w swoim zestawieniu. Tutaj tak wygląda ładnie. Tutaj od razu też potestuję troszeczkę moją kamerkę. Dlatego takie właśnie tutaj filmiki też mam zaplanowane. Tutaj o, troszeczkę nam światło z tej strony daje. Zobaczymy, tak wygląda pudełko. Jest to pudełko właśnie karty polskiej firmy TF. Można tutaj dokładnie zobaczyć. Bardzo ładne pudełko. Cena talii w granicach tak 25 zł. Widzicie, tutaj się fajnie otwiera. W środku mamy też o książeczkę z różnymi historycznymi ciekawostkami. No i w każdej też takiej mamy książeczkę z zasadami kilku znanych gier. Naprawdę polecam, jeśli chodzi o jakość wykonania. Są to akurat karty właśnie takie papierowe. Są trochę bardziej giętkie, nie są aż takie twarde. Ale na pewno, jeśli chodzi o jakość wykonania właśnie różnych tych wszystkich obrazków, naprawdę jest zachwycająca. Jeszcze raz taki ogląd. Dokładnie jeszcze zobaczymy, jak tutaj wszystko ładnie nam na zoomie wygląda. O, pokażę Wam też w jakichś innych różnych odcinkach inne talie. No i też opowiem o różnych grach w karty. Może opowiem Wam o grach, których jeszcze nie znacie. A może Wy też zaskoczycie mnie jakąś nową grą w karty, której ja nie znam. Dlatego zapraszam Was do oglądania i dzielenia się swoimi wrażeniami. Czy gracie jeszcze w karty, czy robicie to już tylko na komputerze? Czy może też macie swoje plastikowe lub papierowe zestawy kart i od czasu do czasu to po trochu w nie pykacie? No dobra, to by było na tyle. Zapraszam Was na kolejny odcinek, żeby zobaczyć inne talie kart. Następnym razem postaram wyłożyć się ich troszeczkę więcej, żebyście mogli swobodnie sobie wszystko obejrzeć. Tu jeszcze raz zbliżenie na pudełko. No. Pamiętajcie, firma Trefl, polska firma. Robią głównie karty papierowe, ale idą w coraz lepszym kierunku. Właśnie chciałbym, żeby wypuścili kolejną serię kolekcjonerską, taką jak tutaj. Z tej wyszło 4 lub 5 talii. Ja mam obecnie 4. Muszę sprawdzić, czy jeszcze jakieś inne nie wyszły. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i zapraszam na kolejne odcinki u Mczysława.